Platformy Obywatelskiej i PSL-u przyjął taką strategię rozwoju kraju, którą tak uczenie nazwano, że jest to strategia polaryzacyjno-dyfuzyjna i nie wiem, czy Państwo tu w Siedlcach wiecie, ale ta strategia zakłada, że ten obszar siedlecki będzie traktowany jako obszar depopularyzacyjny, tak? Czyli taki, który będzie się wyludniał, przepraszam, taki, który będzie się wyludniał. I to jest, proszę Państwa, sytuacja pierwsza. Trzeba odrzucić tą strategię rozwoju kraju, która została przyjęta przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W bardziej brutalny sposób powiedział o tej strategii jeden z ministrów rządu Platformy Obywatelskiej nagrany na taśmach, który mówiąc do swojego rozmówcy o programie rozwoju regionalnego powiedział, to przepraszam, nie użyję tego słowa, bo on nie jest możliwe tutaj do wypowiedzenia, ale powiedział coś takiego, że nasz program można, Państwo to słyszeliście na taśmach, przecież było to publikowane, że nasz program można skrócić do jednego zdania, a HU z tą Polską Wschodnią. I to jest, proszę Państwa, rzecz kluczowa. Przykład konkretny, autostrada A2. Po 2025 roku, nie jestem z Siedlec, ale chyba się nie mylę, jeżeli powiem, że już od 6 lat stoi ta budowa. Zrobiono kawałek wokół Mińska Mazowieckiego i stoi ona bezczynnie. I jedna rzecz najważniejsza, proszę Państwa, jesteśmy chyba jedyną tak dużą organizacją w kraju, która mówi, że w Polsce popełniono zasadniczy błąd, mówiący o tym, że będziemy rozwijali się dzięki usługom. Nie. Musimy powrócić do przemysłu. Tylko przemysł jest w stanie wchłonąć młode pokolenie, które milionami, już nie setkami tysięcy, ale milionami wyjeżdża z kraju i to jest program Prawa i Sprawiedliwości, czyli musimy wrócić do inwestycji i przede wszystkim powrócić do uprzemysłowienia kraju. No. Na początek taka mała uwaga, że w gorszej sytuacji niż te wymienione miasta są jeszcze mniejsze miasteczka i wsie, to stamtąd najwięcej ludzi emigruje do Warszawy i okolic. Co więcej, chciałem poprzeć tutaj przedmówców o tym, że trzeba obniżyć podatki, jeżeli damy odetchnąć istniejącym przedsiębiorstwom, jeżeli będą mogły one zaoszczędzić jakieś fundusze inwestycyjne, wtedy pojawią się nowe miejsca pracy. Oprócz tego trzeba bardziej powalczyć o fundusze unijne. W tym miejscu trzeba by było wymyśleć oderwanie od tego poglądu, że jesteśmy tym bogatym Mazowszem. My jesteśmy raczej biednym krewnym Mazowsza. Z tego względu no, pomysł chociażby taki, żeby wyłączyć Warszawę jako osobny region, który podwyższa nasze PKB, stąd nie mamy takich możliwości dostępu do funduszy unijnych i pomocy rządowej. Proszę Państwa, żeby człowiek chciał żyć w jakimś miejscu, czy wrócić do niego po uzyskaniu wykształcenia, do miejsc, gdzie się urodził, to musi mieć zapewnioną, tak jak wszyscy powiedzieliśmy, pracę, ale nie tylko. Poza tą pracą idą wszelkie pochodne, czyli mieszkanie, czyli założenie rodziny, czyli stabilność swojego życia. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy mówią tu to, co od czerwca, od momentu powstania mówi Nowoczesna. Czyli wolność gospodarki, czyli przejrzystość przepisów, czyli obniżki podatków, czyli ułatwienie dla przedsiębiorców i dla zatrudnionych także. Oczywiście trzeba uelastycznić jeszcze kodeks pracy, tak żeby zapewniał on bezpieczeństwo zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Pojawiły się nowe formy zatrudnienia. W tej chwili możemy umożliwić osobom, które niekoniecznie muszą być cały dzień, całe 8 godzin w pracy, inne formy, chociażby telepraca, tylko muszą dobrze działać systemy informatyczne. I o tym mówi Nowoczesna. Natomiast co do naszych lokalnych spraw. Jesteśmy rejonem typowo rolniczym, nie mamy wielkiego przemysłu, może najlepiej, ale mamy drobne przedsiębiorstwa, średnie, jest ich wiele i należy je wesprzeć. Mamy też rolnictwo, należy umożliwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż, bo wtedy i my będziemy jako konsumenci zadowoleni i rolnicy będą mieli też zbyt swoich towarów. Musimy zadbać też o komunikację. I wtedy, jeżeli rozwiniemy te wszystkie elementy, będzie możliwość pozostania młodych ludzi tutaj i stabilnego ich rozwoju. Ale żeby to móc zrobić, musimy też zauważyć szkolnictwo.
I tu od podstaw zacząć. Rozwinąć te kierunki, które są w naszym regionie korzystne i które przewidujemy, że będą się rozwijały, bo kolejnych menadżerów zarządzania nam nie potrzeba, bo niedługo nie będzie kim zarządzać.